Zapraszamy do wysłuchania książki Harry Kunzru zatytułowanej Białe łzy. Przełożył Krzysztof Cieślik. Czyta Tomasz Sobczak. Dla Katie Zataczałem się i stoczyłem, przepłakałem całą noc. Dziś rano się przebudziłem, nie odróżniając, co dobro, co zło. Tamtej wiosny przejeżdżałem rowerem przez most. Zapinałem go na kłódkę przed jednym z barów na Orchard Street i snułem się pieszo po mieście, nagrywając. Ludzi i miejsca. Chodnikowych palaczy, kłótnie kochanków, narkotykowe dile. Chciałem przechowywać świat i odtworzyć go dokładnie w tej postaci, w jakiej go zastałem, bez zmian ani dodatków. Zapisywałem odgłosy burzy. Muzykę dobiegającą z samochodów, pociągi metra łomoczące pod stopami. Wszystko to była rzeczywistość, coś czego w ostatnim czasie zacząłem bardzo pragnąć, jakbym cierpiał na niedobór jakiejś niezbędnej witaminy czy minerału. Miałem zestaw binauralny, dwa małe mikrofony w uszach, które wyglądały jak słuchawki i dyktafon przypięty pod koszulą do paska. Dyskretnie. Nikt nic nigdy nie zauważył. Mogłem szwendać się gdzie chciałem, a potem wrócić do domu i odsłuchać wszystko w studiu na słuchawkach Cartera za tysiąc dolarów. Zawsze zdarzały się zjawiska, na które nie zwróciłem uwagi. Strefy dźwięku, które minąłem bezwiednie. Każda fala dźwiękowa, każde drgnienie wywiera efekt fizjologiczny. Pewnego razu słyszałem terenowe nagranie śpiewu kobiety siedzącej na werandzie. Można było wyłowić, jak wybija rytm nogą. Trzyma tempo. Było też słychać skrzypienie jej bujanego fotela i świerszcze pośród drzew. Dzięki tym świerszczom było wiadomo, że jest wieczór. Czułem, że się osuwam, że jeśli nie będę ostrożny, stracę panowanie nad rzeczywistością i wyląduję w przeszłości, siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt lat temu. Nierówne deski podłogi, okap dachu... Jej głos płynący przez ciężkie, wilgotne powietrze ku membranie mikrofonu, jego dźwięk zamieniony w energię elektryczną i zamrożony, a potem odwrócenie całego procesu, impuls elektryczny poruszający stożkiem głośnika, dźwięk wlewający się do moich uszu i łączący mnie z tymi odległymi czasami i miejscem. Czułem, jak płynie ten głos moszcząc się we wgłębieniach mojego ciała, wypierając teraźniejszość, jak woda napełniająca cysternę. Podczas jednego z tych nagraniowych spacerów usłyszałem czarnego szoła. Był wieczór. Nie wiem dlaczego wyszedłem. Może nie mogłem zasnąć, to się zdarzało. Może po prostu potrzebowałem pobyć na dworze albo spędzić trochę czasu sam. Długie sesje nagraniowe przyprawiały mnie o klaustrofobie. Potrafiliśmy spędzić dwanaście godzin w studiu bez wychodzenia na świeże powietrze. Było gorąco, opanował ten duszny nowojorski upał, który sprawia, że w lipcowe i sierpniowe weekendy miasto pustoszeje. Koszula przywierała mi do pleców. Przechodnie lśnili od potu, wszyscy rozpaczliwie wyczekiwali załamania pogody. Nagrywałem przy stolikach szachowych na placu Waszyngtona. Gość zwany PJ. Widać, że tutejszy ulubieniec grał z mężczyzną, którego imienia nie wyłapałem. Przyciągnęli niewielką widownię. Na stoliku leżały pieniądze. Krążyła butelka. PJ należał do tych cwaniaków, którzy siedzą przy stoliku dzień w dzień, rozgrywając partyjki po dziesiątaka ze wszystkimi chętnymi. Był kluchowatym, białym mężczyzną po pięćdziesiątce albo sześćdziesiątce, w grubych okularach, z kilkoma reklamówkami, z jakimś badziewiem, które przechowywał pod ławką. Drugi gracz był chudy i czarny. Piek trudno określić, ponieważ daszek bejsbolówki zasłaniał mu twarz. Miał na sobie czysty, biały podkoszulek i niebieskie, workowate dżinsy. Gołe ręce wydawały się niesamowicie chude, jak poskręcane druty. Mężczyzna nie spieszył się z ruchami co sprawiało że niektórzy z gapiów zaczynali mamrotać i mówić mu żeby się w końcu namyślił ignorował ich w przeciwieństwie do gawędzącego z kumplami pidja siedział ze spuszczoną głową i wyglądał na pochłoniętego grą był dobry i szybko zmusił pidja do oddania skoczka a potem hetmana no i po czynszu rzucił pidzej do wszystkich i do nikogo Zafiksował się na tym zwrocie, powtarzając go, aż stało się to jak tik. Przy każdym złym posunięciu, no i po czynszu, zapłacone. Coś w nieznajomym wprawiało w zdenerwowanie także widzów. Mężczyzna wyciągał rękę, kładł długie palce na figurze, przesuwał ją, a potem nagle uderzał dłonią w zegar. Za każdym razem, gdy to robił przez tłumek, przebiegała słyszalna fala. Kaszel, głaskanie kluczy w kieszeniach. Załatwiał PJ bez mydła Nie podobało im się to Mat w dwóch, powiedział chudzielec niemal niedosłyszalnie Zgromadzeni wokół stolika zamilkli PJ ponuro przytaknął i obalił swojego króla palcem wskazującym Wal powiedział, co mam zrobić Gdy jego znajomi zebrali się wokół, by wyrazić współczucie Obcy przeliczył wygraną Plik banknotów o małych nominałach Właśnie się odwracałem, kiedy usłyszałem jego śpiew. To był jakiś blues, ledwie linika. Wierzcie, że kupię swój własny cmentarz, zaśpiewał. Potem powtórzył. Wierzcie, że se kupię swój własny cmentarz. Na nagraniu słyszę zmianę w ułożeniu mojej głowy. Mikrofony przy każdym z uszu wyłapują nieco inny zakres dźwięku, gdy odwracam się, żeby posłuchać. Nie wiem, jak wyjaśnić to, co dzieje się później. Moje wspomnienia są wyraziste. Pojawił się skater, skaterka. Słychać dudnienie deski, ale w tle wyraźnie pamiętam, jak się odwracam, żeby na nią spojrzeć. Zobaczyłem długie czarne włosy, wytatłowane ręce i ładny tyłek w obciętych dżinsach, zygzakujący między ludźmi z psami. Skąd miałbym to wiedzieć, gdybym się nie odwrócił? Ale dźwięk świadczy o tym, że tego nie zrobiłem. Śpiewający jest w tym samym miejscu. Pamiętam, że gdy się odwróciłem, gra była już zakończona. Dziwna sprawa. Trzeba było ledwie kilku sekund, żeby dziewczyna przejechała, ale szachiści i widzowie zniknęli. Stoliki stały zupełnie opuszczone. W tamtej chwili nie myślałem o tym za wiele. Byłem głodny, więc poszedłem na szóstą aleję po kawałek pizzy. Byliśmy u progu sławy. Kapele pragnęły dźwięku, który potrafiliśmy zapewnić. Mieliśmy zarezerwowane terminy na wiele miesięcy naprzód, czego ja w każdym razie zupełnie się nie spodziewałem. Pewnego dnia obudziłem się jako KUL cool dwudziestopięciolatek w Nowym Jorku. Nigdy wcześniej nie byłem KUL cool, ani w szkole średniej, ani w koledżu humanistycznym, gdzie poznałem Cartera. Carter był KUL. Cool. Blond dredy, misterne tatuaże, fundusz powierniczy, z którego nie wahał się korzystać, by jak najlepiej się zabawić. Miał najwspanialszą kolekcję winyli, najlepsze dragi. Podróżował i to nie tylko z rodzicami do miejsc z najwyższej półki. Wędrował po Nepalu, przejechał autobusem wybrzeże szkieletowe w Namibii, szukając miejsc do surfowania. Ja byłem dzieciakiem z Przedmieść. Straciłem grunt pod nogami nawet na naszym małym kampusie, gdzie diabeł mówi dobranoc, z jego miniaturową główną ulicą i cieplarnianą atmosferą, próby przed życiem w prawdziwym świecie. Rodzina nie określała tego terminem medycznym, ale jako nastolatek przeszedłem coś w rodzaju załamania czy przypadłości. Po śmierci mamy odkryliśmy z tatą, że nie mamy sobie nic do powiedzenia. Uczył w szkole fizyki i był zajęty problemami mojego młodszego brata, który buntował się w sposób tradycyjny, jak ktoś, kto woła o pomoc, paląc trawę i kradnąc w sklepach. Ojc łatwo było nie dostrzegać, że i ja się osuwam. Co z tego, że nie chciałem z nim rozmawiać, jeden mniej zawracał mu głowę. Pozwolono mi się z tym borykać, czymkolwiek to było. Wariować. Przez sześć miesięcy nie chodziłem do szkoły. Nie wychodziłem nawet na dwór. Opuszczałem swój pokój tylko podczas nocnych wypraw do kuchni i łazienki, pomykając w tej z powrotem jak karaluch. Odpowiadało mi to wtedy. Cztery ściany. Leżałem na dywanie z laptopem, klawiaturą i starym sponiewieranym mikrofonem, zapętlając dźwięk swojego oddechu i skrzypienia desek podłogi, gdy ojciec i brat chodzili pod moimi drzwiami. Nagrywałem te ciche odgłosy i majstrowałem przy nich, modulując fazy, bawiąc się wysokością dźwięku. Starałem się wychwycić coś konkretnego, zjawisko, którego istnienia byłem pewien. Ukryty dźwięk, znajdujący się pod dobrze słyszalnymi odgłosami codzienności. Jak można się było spodziewać, ów dźwięk się ujawnił, choć nie w takiej postaci, na jaką liczyłem. Nie był to żaden czysty, wysoki buddyjski ton, żadne słuchowe światło białe. Zacząłem słyszeć przeszłość. Nastrój pokoju sprzed dziesięciu, potem dwudziestu, wreszcie pięćdziesięciu lat. Kroki w korytarzu, nie będące krokami mojego ojca ani brata, należące do kogoś innego. Trochę to trwało, zanim doszedłem do siebie. W koleżu nie byłem bardziej zamknięty w sobie niż przeciętny dzieciak, ale bez wątpienia uchodziłem za dziwaka. Potrzeba było kartera Wallesa, żebym wychynął ze swojej karaluszej dziury. Każdy chciał się z nim przyjaźnić, a ze mną nie bardzo. I to dlatego pewnego dnia znalazłem się sam na trawniku przed muszlą koncertową, trzymając mikrofon kierunkowy zamontowany na domowej roboty odbłyśniku parabolicznym, co pozwalało mi przysłuchiwać się z zadziwiającą wyrazistością rozmowom toczącym się pod biblioteką na drugim krańcu trawnika. Podsłuchiwałem piknikującą grupkę studentów szkoły teatralnej, którzy wymieniali się najświeższymi plotkami. Co trzydzieści, czterdzieści sekund wybuchając śmiechem, który miał przyciągać uwagę, głośnym na tyle, by obcinać wysokie częstotliwości. To, co robiłem, z pewnością uchodziło za obiektywnie odrażające. Nie bardzo się tym przejmowałem. Pieprzyć ludzkość, to była moja pozycja wyjściowa. Gadali same banały. Moja robota, twoją, byłą, niewiarygodnie poruszające, spichnęli się twoja uprzywilejowana pozycja społeczna, bla, bla, bla. Dla moich celów treść nie miała znaczenia. Chodziło tylko o źródło dźwięku, żebym mógł przetestować sprzęt. Równie dobrze mógłby to być śpiew ptaków. Naprawdę się ucieszyłem, że odbłyśnik zrobiłem go sam ze starego talerza satelity tak dobrze działa. Zmniejszyłem wzmocnienie, i miernik przestał osiągać szczyt podczas śmiechu. Właśnie w tamtej chwili poczułem, że ktoś dotyka mojego ramienia i zobaczyłem, że stoi za mną zjarany karter z pół uśmiechem na ustach. Jasne, że wiedziałem, kim jest. Bez koszulki z blond brodą zaplecioną w coś na kształt modnej liny i tatuażem meksykańskich kalaweras na klacie najwyraźniej przeczuwałem że ten hipsterski jezus ma coś wspólnego z tamtą trendy grupką piknikowiczów i zaraz skopie mi tyłek za podsłuchiwanie jego dziewczyny czy coś w tym stylu tymczasem on spytał mnie o odbłyśnik i wydawało się że przynajmniej częściowo rozumie techniczny język mojego wyjaśnienia Zorientowałem się, że daję mu słuchawki, żeby mógł posłuchać. Powiedział, że odbłyśnik jest mega, i choć nie była to specjalnie przenikliwa uwaga, poczułem się, jakbym zgarnął jakąś nagrodę. Potem ku mojemu szczeremu zdumieniu zaproponował, żebyśmy poszli do jego pokoju w akademiku i posłuchali muzyki. W tamtym czasie kierowałem się ścisłymi zasadami, jeśli chodzi o muzykę, której słucham. Chciałem uniknąć osunięcia. Stare piosenki wprawiały mnie w zdenerwowanie. Stare nagrania też. Pragnąłem być w stu procentach zwrócony przed siebie, z maksymalną prędkością pędzić ku dniowi jutrzejszemu. Dorastałem, słuchając sporo roka progresywnego z lat siedemdziesiątych, kawałków o lotach kosmicznych i rycerstwie z częstymi zmianami metrum i bombastycznymi efektami dźwiękowymi. Gdy byłem nastolatkiem, wydawało mi się to czymś wyjątkowym, dowodem mojej inteligencji. Zacząłem słuchać psychodeli i garażu z lat sześćdziesiątych, posuwając się stopniowo wstecz, ale w pewnym momencie uznałem, że nie mogę sobie pozwolić na słuchanie niektórych pogłosów, więc rzuciłem się do ucieczki, byle dalej od ludzkiej historii i jej ciemnych zakamarków ku techno. Wznoszącemu się na wzgórzu miastu słuchu. Znalazłem się w lśniącym świecie dźwięków stworzonym z czystych elektronicznych tonów którym mogłem szybować wolny od wszelkiego kontekstu, kołysany otuchą, że wczoraj dawno minęło, a może nawet w ogóle nie istniało. Kiedy tamtego popołudnia poszedłem do pokoju Cartera, od trzech lat z własnego wyboru nie słyszałem brzmienia gitary. Ale tak go podziwiałem, że złamałem swoje zasady. Siedzieliśmy na łóżku, a on puszczał płyty. Winyle. Stare i drogie czule odkurzane ściereczką antystatyczną i umieszczane w adapterze stojącym na płycie chodnikowej, by zapobiec drganiom. Konfiguracja robiła wrażenie. Wszystkie jego decyzje z technicznego punktu widzenia były rozsądne, a sprzęt nie miał sobie równych. Gramofon był podłączony do dwulampowego wzmacniacza mającego 50 lat albo i więcej i wymagania techniczne, które dziś uchodziłyby za wygórowane. Wzmacniacz z kolei podłączono do dwóch monitorów studyjnych wiszących niegdyś, przechwalał się, w reżyserce przy Abbey Road. Do tamtej chwili byłem kiepskiego zdania o audiofilskiej manii na punkcie sprzętu analogowego. Wydawała mi się sentymentalna. Carter całkowicie zmienił moje spojrzenie. Z początku zajmowała mnie tylko jakość dźwięku. Doceniałem zakres i dynamikę odtwarzania, nie zwracając większej uwagi na gust muzyczny Cartera. Potem stopniowo zacząłem dostrzegać, że wszystko, co puszcza, jest autorstwa czarnych muzyków. Wiele różnych stylów, ale zawsze czarnych, w większości zupełnie mi nieznanych. Słuchałem z rosnącą przyjemnością. Carter nie tyle przybliżał mi swoją kolekcję płyt, ile robił z niej opowieść. Zaczął od jamańskiego dubu. Następnie przedstawił miska i soka, soul i RB, Afrobeat z lat siedemdziesiątych i Elektro z osiemdziesiątych włączał pierwsze hip-hopowe rzeczy i free jazz, a także niezliczone lokalne odmiany basów i dżuków. Chicago, Londyn, Lagos, Miami. Nie wiedziałem, że taka muzyka istnieje. Przez następnych kilka tygodni i miesięcy Carter uczył mnie wielbić, wcale nie przesadne określenie to, co sam wielbił. Słuchał wyłącznie czarnej muzyki, ponieważ, jak twierdził, była intensywniejsza i autentyczniejsza od wszystkiego, co zrobili biali. Mówił to tak, jakby biali to była nazwa jakiejś armii czy gangu, słowem organizacji, do której nie należał. Nie zwracałem uwagi na jego pokrętne wyjaśnienia źródeł tej czarnej intensywności. Brzmienie było dobre, a ja dostrzegłem coś niezwykłego, co w dużej mierze mnie zaabsorbowało słuchałem kawałków nagranych dwadzieścia lat przed moim urodzeniem i nie wywierały na mnie złego wpływu. Nic nie ciągnęło mnie w dół, nie czułem żadnych zawrotów głowy. Zapomniałem, co budziło we mnie taki strach. Wreszcie wszystko odpuściłem. Nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni czułem się tak szczęśliwy i bez troski między maratońskimi sesjami muzycznymi Carter wprowadził mnie na scenę imprezową kampusu, która wcześniej wydawała mi się niezrozumiała i groźna. Jako DJ cieszył się statusem quasi celebryty. Witały go zawsze piątki, uściski, żółwiki. Wkrótce zacząłem mu pomagać, ustawiając i diagnozując sprzęt. Stałem za dekami, gdy zapuszczał swój set z samych winyli, patrząc, jak dziewczyny spoglądają na niego wzrokiem mówiącym przeleć mnie a ich zazdrośni chłopacy udają, że mają to gdzieś. Tak wielka była potrzeba nawiązania z nim kontaktu, cieszenia się błogosławieństwem jego uwagi. Żaden z fajnych dzieciaków nie był w stanie rozgryźć, dlaczego to ja nosiłem pudełko z płytami zwycięzcy. Byłem nieudacznikiem ubierającym się, usłyszałem kiedyś, jak bezdomny informatyk. Nie rozumieli jego obsesyjnego oddania muzyce. A tak naprawdę Carter nie troszczył się o nic innego. Ja to rozumiałem, oni nie. I dlatego to ja mu towarzyszyłem, a nie oni. Carter rzadko mówił o rodzinie. To co wiedziałem, musiałem poskładać do kupy z kampusowych plotek i internetu. Miał starszego brata i siostrę, całkiem łatwo było też znaleźć jego ojca, wielkiego republikańskiego donatora który w dziale wiadomości z kraju pojawiał się na zdjęciach w towarzystwie senatorów i członków klanu Bushów. Być może nieprzypadkowo firma rodzinna Wallace'ów, moloch z mackami sięgającymi branży budowlanej, logistyki i energetyki, rozrosła się po 11 września, pomagając Stanom wziąć górę w wojnie z terroryzmem. Toalety przenośne w Afganistanie, pasy startowe i sklepy garnizonowe. Znani obecnie jako Wallace Magnolia Group, dostarczali maszyny do robót ziemnych, budowali autostrady, kładli rurociągi. Nowej sali wykładowej nadano imię zmarłej ciotki Cartera, co, zważywszy jego niemal całkowity brak zainteresowania nauką, mogło być ceną jego wstępu na naszą nie tak znowu prestiżową uczelnię. Wiedział zresztą, co mówią o nim aktywiści z ruchu Okupaj, ci od nie oddamy krwi za ropę. Opowiadał ludziom, że został wydziedziczony, ale to nie była do końca prawda. Razem wyprawialiśmy się po płyty do Cleveland i Detroit. Carter miał Forda Galaxy z 1967 roku w kolorze kandyzowanej wiśni, którego prowadziło się jak łódź i który sprawiał, że pełni podziwu pracownicy stacji benzynowych i stali klienci tanich knajpek wciągali Cartera w rozmowy. Jeździliśmy tym absurdalnym wozem po sklepach z używanymi rzeczami do sprzedawców w płyt skitranych w piwnicach, szukając solu z lat sześćdziesiątych z lokalnych wytwórni w stylu Fortune i Hot Wax, dwunastek z Techno od Metroplexu i Transmatu i wszystkich gatunków pomiędzy. Ryzykowaliśmy z dziwnymi nagrywkami Wypuszczonymi specjalnie dla prasy Które zwykle okazywały się płytami barowych piosenkarzy Trzaskających kolejne covery Sinatry Albo szkolnych kapel Grających wątpliwe wersje bubblegumowych hitów z lat siedemdziesiątych. Znajdowaliśmy perełki Ukryte skarby w stylu free albumów Wytwórni BYG Actual Wciąż w termokurczliwej folii Niebieski egzemplarz Z-Record U.R. I przepuszczaliśmy kasę na szmelt, kiepskie płyty z jednym dobrym kawałkiem i rzadkie nagrania, na których, jak się okazywało, nie było nawet jednego dobrego kawałka. Minął ponad miesiąc, zanim w końcu odtworzyłem nagranie z szachistami z placu Waszyngtona. Mieliśmy efekt gitarowy Space Echo Rolanda, który brzmiał pięknie, gdy chodził, ale ciągle się wyłączał. Problem był prosty poluzowany kabel zasilacza. Nie zamierzałem go powierzać pajacom z serwisu. Wynajęliśmy, wpadłem w nawyk mówienia w liczbie mnogiej, strych na Greenpocie w budynku, który niegdyś był katolickim kościołem. Oglądaliśmy telewizję w pomieszczeniu, którego podłoga dzięki starym witrażom mieniła się kolorami tęczy. Usiadłem na dachu z lutownicą w słuchawkach i okularach przeciwsłonecznych. Żar odbijał się od okładziny, przypiekając na czerwono moje gołe plecy, podczas gdy ja odtwarzałem zawiłą drogę, którą przebyłem tamtego wieczora przez Orchard do Chinatown. Słyszałem kawałki kantopopowe i elektroniczne dżingle, zanikające i pojawiające się znowu, gdy odbiłem z Canal Street i przeciąłem ten mały park za budynkami sądu, gdzie wszyscy starzy Chińczycy chodzą grać o pieniądze. Kostki domina, kłapiące o stoliki, uliczni grajkowie rzępolący i szarpiący struny smętnie nastrojonych instrumentów. Z powrotem przez kanał. Ruch uliczny i krzyczący na kogoś gliniarz. Na Mod Street minąłem dwie sprzeczające się kobiety. W tamtej chwili nie mogłem dosłyszeć, o co poszło. Teraz słyszałem. Jedna oskarżała drugą, że podwędziła jej coś z torebki, Wychodziło na to, że jakieś bony. Ukradła bony na artykuły spożywcze, które zbierała jej znajoma. Dolca pićdziesiąt na hagisy, krzyknęła poszkodowana. I dolca na zasrane chiriosy. Zagłuszył je wóz strażacki. Dziesięć sekund zniekształceń, które przeniosły mnie ku echu pustej strefy załadunku. Gość gadający po hiszpańsku przez komórkę. Potem cisza. Znów ruch uliczny, gdy przecinałem Broadway, czyjś komiczny dzwonek telefonu i rozmowa tylko z jednej strony. Koleś powiedziała, że ogarnie to musi. Sam jej powiedz! Z powodu upału plac Waszyngtona był pełny. Przy fontannie breakdancerzy zgromadzili widownie. Wrzeszczeli, oklaskiwali siebie, robili salta w tył do Billy Jean. Podłukiem młody bart uliczny nie radził sobie z dylanem. Potem znowu partia szachów, pomrukujący tłumek, gdy PJ przegrał z nieznajomym. Przestałem lutować. W dołku poczułem nagły niepokój. Kiedy pojawił się głos, nie mogłem w to uwierzyć. Nie potrafiłem zrozumieć, jakim cudem za pierwszym razem, gdy śpiewający siedział przede mną, tego nie usłyszałem. Wierzcie, że se kupię swój własny cmentarz. Głos był czysty, dość wysoki, chrypiący w chwilach emocji, jak przysłowie se, z którego piosenkarz zrobił trzy dźwięki. Środkowy z nich wzbił się w przenikliwy, buczący falset. Wierzcie, że se kupię swój własny cmentarz. Wszystkich mych wrogów do ziemi pośle. W zetknięciu z takim głosem na pewno bym słuchał. Nie dałoby się przecież robić niczego innego. Ale wyraźnie pamiętałem skaterkę. Jak można się było spodziewać, pojawiło się dudnienie kółek deski, ale żadnej zmiany kierunku. Nie odwróciłem się, żeby na nią popatrzeć. Jakim cudem pamiętałem, jak wyglądała, skoro się nie odwróciłem? Śpiewający wciąż był przede mną. Po dwóch pierwszych linijkach jego słowa stały się nieco przytłumione, jakby między nami pojawiło się coś, co pochłaniało dźwięki. Nie byłem jednak w stanie określić, co to takiego, a on nadal śpiewał. Jak to możliwe? Dobrze wszystko pamiętałem. Dwie linijki, może jedna. Przez kilka sekund byłem zwrócony w przeciwną stronę. Gdy się obróciłem, stoliki stały puste. Gracze zniknęli. Ale na tym nagraniu zachowało się całe trwające kilka minut wykonanie. Frazy tekstu wyskakiwały jedne mniej mętne od innych. Dali mnie pod gościa, zwanego kapitan Jack coś tam, coś tam, na plecach chłostą. I trzecia zwrotka. Poszłem do niego i coś tam, coś tam, a potem coś tam, zlituj się nad coś tam. Tak to się ciągnęło przez kilka zwrotek. Tamtego wieczora odtworzyłem nagranie karterowi. Z początku słuchał od niechcenia, szybko jednak przybrał pozę jak do modlitwy, zgarbiony, z rękoma na słuchawkach, jak gdyby chciał wcisnąć głos głębiej do głowy. To... Powiedział, gdy nagranie dobiegło końca, Ty rzeczywiście to słyszałeś? Jakiś gość wygrał właśnie partię szachów przy jednym ze stolików na placu Waszyngtona. Przysięgam, myślałem, że zaśpiewał tylko kilka słów. Jezu, człowieku! Przesłuchaliśmy nagranie jeszcze raz, a potem trzeci raz i czwarty. Głos był hipnotyzujący. Siedzieliśmy do szóstej rano, oczyszczając zapis i rozszyfrowując słowa. W pewnej chwili przestaje to być zadanie słuchowe, a staje się wzrokowe. Wyabstrahowuje się dźwięki w kształty, zaczyna się wybierać, powiększać. Potem to tylko kwestia wygładzania krzywizn, wyciągnięcia fragmentów i wstawienia w ich miejsce innych. Usunąłem skaterkę odfiltrowałem szumy w tle i wydobyłem głos na pierwszy plan, aż uzyskaliśmy czyste kapella. Carter był oczarowany. To piękne. — Niewiarygodne! — miał rację, ale mimo to, gdy pracowałem nad nagraniem, odruchowo zakrywałem uszy, żeby nie słyszeć tego, co słyszałem. Kilka razy pozwoliłem mojemu palcowi zawisnąć nad przyciskiem kasuj, próbując się zmusić, by go nacisnąć. — Wierzcie, że kupię swój własny cmentarz, wierzcie, że se kupię swój własny cmentarz. Wszystkich mych wrogów do ziemi pośle. Dali mnie potrzefa, co go kapitan Jack złą. dali mnie potrzefa, co go kapitan Jack zwął. Wypisał mi na plecach swe imię chłostą. Poszłem do niego w dłoni z kapeluszem mym, poszłem do niego w dłoni z kapeluszem mym. Mówię, zlituj się, kapitanie, nad sługą starym. A ten na mnie spojrzy, na Ziemię splunie, ten na mnie spojrzy i na Ziemię splunie. Litość, mówi, okaże, gdy wykończę cię. Kobito nie burz się na mnie, gdy kopię przez sen. Kobito nie burz się na mnie, gdy kopię przez sen. Mogę śnić rzeczy, od których zapłacze serce twe. Odtworzyliśmy ją jeszcze raz, a potem każdy z nas w zupełnie innym nastroju. Wyłączyliśmy sprzęt i poszliśmy spać. Większość gości takich jak my założyłoby zespół ale Cartera zawsze bardziej interesowało studio. Nie był pozerem ani szpanerem. Ci, którzy tak twierdzą, wcale go nie poznali. W ciągu kilku tygodni od pierwszego spotkania w koledżu nauczyłem go, jak korzystać z mojego sprzętu i zrobiliśmy razem kilka breakbeatów. Spodobało mu się i z miejsca zaczął kupować sprzęt, rzeczy, bez których sobie radziłem, jak dobre głośniki czy protus, który nie był nieoznakowanym cedekiem od jakiegoś chińczyka spod supermarketu. Później skontaktował się z kilkoma studentami z Akademii Muzycznej i namówił ich, dzięki samej charyzmie, żeby zostali naszymi nieopłacanymi muzykami sesyjnymi. Wykonywali polecenia, podczas gdy my wygłupialiśmy się, próbując sprawić, by brzmieli jak Africa Seventy albo DJ JB's. Trudno wyrazić, jak wielka była to dla mnie zmiana. Przywykłem do samotności, a nagle zaczęli mnie otaczać ludzie. Byłem w centrum chaotycznych, całonocnych sesji nagraniowych, które przemieniały się w imprezy, gdy pojawiały się dziewczyny. Potencjalne dziewczyny i różne niebieskie ptaki przyciągane feromonowym piżmem muzyki. Jedną z oznak tego, co nadchodzi, była ograniczona tolerancja Cartera na komputery. Nie cierpiał klikać myszką i stukać palcem w ekran. Zaczął przeszukiwać strony aukcyjne ze starym sprzętem wszystko z suwakami, które mógł przesuwać, gałkami i pokrętłami, które mógł przekręcać. Wydał sporo kasy na automat perkusyjny i syntezator basowy z lat osiemdziesiątych. Legendarne akcesoria, które większość ludzi zna w postaci emulatorów komputerowych. Na chwilę zatopiliśmy się w elektro i ACD-owym chlupocie, wyobrażając sobie samych siebie w roli królów osiedlowej imprezy, międzygalaktycznych imperatorów rave'ów. Do tamtej pory nie zastanawiałem się specjalnie nad różnicą między cyfrowymi dźwiękami, pośród których dorastałem, a ich analogowymi przodkami dźwiękami produkowanymi za sprawą wahań prądu przepływającego przez prawdziwe, fizyczne obwody. Elektryczność nie jest cyfrowa nie pojawia się w oddzielnych pudełkach lecz przepełnia powietrze, płynie przez przewodniki i wystrzeliwuje z dłoni szalonych naukowców w niemych filmach jeśli w ogóle ma coś wspólnego z przyszłością, to z jej przeszłą wersją zmienną, niestabilną, półżywą. Gdy zaczyna się dłubać przy starych syntezatorach, tworząc dźwięki za sprawą ustawień fal w generatorach sygnału, przypomina to raczej eksperyment chemiczny, niż dziwną amfetaminową obsesyjność studia cyfrowego. Zaczęliśmy uważać się z karterem za znawców analogowych efektów pogłosowych. Nie robiły na nas wrażenia paczki z internetu. Znalazłem więc jakieś rysunki i razem skonstruowaliśmy prymitywny pogłos sprężynowy, który wydawał wspaniałe drgania i dzwonienie i odtąd dodawaliśmy je bez umiaru do każdego kawałka. Niebawem próbowaliśmy odtwarzać efekty, które słyszeliśmy w muzyce nagrywanej w studiu Black Ark Lee na Jamajce. Tamtego roku Perry był naszym idolem, Bogiem. Robił użytek ze wszystkiego, co się nawinęło Zakopał mikrofony pod palmą i walił w ziemię, by uzyskać rytm Robiliśmy to samo, tyle że z sosną W końcu mieszkaliśmy na północnym wschodzie Stanów I z miernymi skutkami Raz Perry wysypał w studiu piasek na podłogę I zbudował z drewna i szkła pusty w środku podest na perkusję Który wypełnił wodą Miało to zmienić brzmienie instrumentów perkusyjnych Stworzyliśmy własną konstrukcję i częściowo zalaliśmy nowe studio w szkole. Czciliśmy muzykę jak pery, ale wiedzieliśmy, że nie mamy jej na własność. Próbowaliśmy ignorować to na tyle, na ile się dało, maskując swoją przytłaczającą białasowatość czymś w rodzaju akademickiej wiedzy. Kto grał na kongach, na stronie B, jak brzmi dokładna definicja Prawdziwe czarne dzieciaki z naszej szkoły, których było niewiele, wydawały nam się zbyt lalusiowate, albo zbyt chrześcijańskie, albo grały w kosza, studiując zarządzanie, rozdziewiczając dziewczęta ze stowarzyszeń studenckich i głośno gadając w kolejdzowym klubie o tworzeniu własnej marki. Wydawało się to niesprawiedliwe. Chcieliśmy się znaleźć na Sound Clashu w Kingston. Wiedzieliśmy, czego szukał John Coltrane, gdy za mocno dmuchał w swój tenor w środkowej części A Love Supreme. Lubiliśmy pewnego nigeryjczyka, Ade, bo miał krótkie dredy, dzięki którym wyglądał trochę jak zastrzelony w wieku 21 lat jamański piosenkarz Hugh Mandel. Adę palił dużo zioła Cartera, rozprawiając o brutalności policji, ale nie dało się przeoczyć tego, że chodził w zamszowych mokasynach i nosił zegarek Patek Filip. Jego stary handlował ropą w Lagosie. Wkrótce mieliśmy spoglądać na nasz kolegiowy okres Rasta ze wstydem. Carter krótko nosił czerwono-złoto-zieloną wełnianą czapeczkę i żył w strachu, że zdjęcia, na których w niej jest, wylądują na Facebooku. Naprawdę czuliśmy, że nasza miłość do muzyki coś nam zapewnia, jakieś prawo do czerni, ale zanim trafiliśmy do Nowego Jorku, nauczyliśmy się o tym nie mówić. Nie chcieliśmy, by brano nas za białych chłopaczków z przedmieść, wrzucających zdjęcia, na których mają w ręku butelki z mocnym piwem i szpanują, pokazując gesty gangów. W ostatnim roku nauki wynajmowaliśmy z karterem mieszkanie poza kampusem. Na widnokręgu zamajaczyła mi niepewna i groźna przyszłość. Ledwie byłem w stanie zapłacić swoją połowę czynszu, nawet mimo pracy w szkolnym biurze do spraw rozwoju i drugiej, w której przygotowywałem rapy i kanapki w delikatesach. Miałem długi wystarczająco duże, żeby o nich śnić. W snach napierały na mnie góry lodowe i chwiejące się biblioteczki. Kiedy Carter się wymiksował, wiedziałem, że też się wymiksuje, tyle że z powrotem do taty, do New Jersey. Nie byłem pewien, czy zniosę leżenie w mojej sypialni z nastoletnich czasów i wsłuchiwanie się w martwych ludzi na korytarzu. Robiłem zapasy tabletek nasennych, na wypadek, gdybym musiał szybko się zawinąć. Szukałem stażu w studiach nagraniowych w Nowym Jorku i Los Angeles. Byłem gotów przystać na wszystko. Podawanie kawy, przekładanie kabli co pozwoliłoby mi się znaleźć w zasięgu prawdziwego płatnego stanowiska, zanim któryś z kilku kredytodawców pozwie mnie do sądu. Sam ustaliłem sobie nieprzekraczalny termin. Jeśli do określonego momentu nie znajdę pracy w branży muzycznej, przyjmę propozycję kuzyna, który umówi mnie na rozmowę w bostońskim przedsiębiorstwie inżynieryjnym, w którym pracuję. Jeśli to nie wypali, zajmę się wsparciem technicznym, gastronomią, czymkolwiek. Carter nie musiał się oczywiście martwić. Opowiadał ogólnikowo o podróżowaniu z dziewczyną, z którą chodził w tym miesiącu Mariam czy Miriam modelką. Pochodziła z Afryki i mówiła z francuskim akcentem. Jej ojciec był chyba konsulem Senegalu w San Francisco. Carter zamierzał zabrać ją na Karaiby na jacht. Chciałem spędzać z nim czas, wycisnąć naszą przyjaźń do ostatniej kropli, nim nasze drogi się rozejdą. Byłem przekonany, że tak to się właśnie potoczy. On rzuci się w resztę swojego olśniewającego życia, a ja w najlepszym razie będę przykuty do fotokopiarki w jakimś kompleksie biurowym na przedmieściach, w najgorszym zaś zamknął mnie w szpitalu stanowym, z tyłkiem wystającym spod szpitalnej koszuli. Godzinami przesiadywałem w sypialni na granicy płaczu i wyobrażałem sobie, jak Carter imprezuje, popijając koktajle na wysokich balkonach nad basenami. Nosiłem po nim żałobę. Jakby go już nie było. Carter szybko się znudził moim smęceniem. Zaczął przybierać sarkastyczny ton, wymyślając mi obraźliwe przezwiska. Zostałem profesorem robotem, blaszanym drwalem. Brakowało mi spontaniczności i serca. Wtedy przestał już słuchać nie tylko starego chaosu i techno, które kiedyś uwielbiał, ale w ogóle całej współczesnej muzyki. Wszystkiego, co opierało się na cyfrowych dźwiękach. Zakończył już okres hip-hopowy, kiedy przeczesywał internet w poszukiwaniu dwunastek lokalnych producentów z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Teraz chciał słuchać wyłącznie nagrań etnograficznych albo zgrzytliwych czterdziestych piątek zespołów duopowych: The Flamingos, The Clovers, The Stereo Sound of the Kang Bushman. Jeszcze dłuższa była lista rzeczy, które uznawał za niedostatecznie autentyczne, splamione cyfrowym grzechem nowoczesności. Tylko zera i jedynki drwił, lekceważąc kawał współczesnej kultury. Żadnego kontaktu z ludzkim ciałem. Gdybym nie używał jego drogich automatów perkusyjnych i keyboardów, gromadziłyby tylko kurz. Któregoś późnego wieczora siedzieliśmy w kuchni. Paliłem jointa, żeby zabić smród szynki i majonezu z delikatesów, a Carter szarpał w roztargnieniu struny nowej zabawki, którą kurier przywiózł tego ranka. Mandoliny Gibsona z lat dwudziestych. Oznajmił poważnie, że usunął iTunesa, ustawiając mandolinę pod takim kątem, by światło padło na wykończenie z motywem rozchodzących się linii. Wiem, co masz na myśli. Częstotliwość próbkowania. Jebać częstotliwość próbkowania. Mogłabym mieć milion herców i tak miałbym to gdzieś. Wszystkie herce na świecie. Całe to pieprzenie o bezstratności. Zawsze jest jakaś strata. Czy ty tego nie czajesz? Zawsze będzie czegoś brakować. Zaczął mi robić wykład, który słyszałem już kilkanaście razy. Technologia to pułapka, współcześni muzycy są jak zamknięci w pudełku. Cyfrowy dźwięk ma swoje wyraźne ograniczenia, od pewnego poziomu odrzuca słuchacza i odziera całe doświadczenie z człowieczeństwa. Nie da się zejść poniżej zera, czy kiedykolwiek o tym myślałem? Co się stało z duszą, z wibracją strun z jelit zwierzęcych, z głębokim brzmieniem lakierowanego palisandru? Zawsze całkowita binarność zero albo jeden. Przyznaję, że przestałem słuchać. Carter złapał gry w mandoliny, jakby fizycznie chwytał ulotną jakość, której szukał. Wydawało mi się, że jest na haju, bardziej porobiony niż zwykle. Drapał się i ze wzburzeniem, lekko uderzając i szarpiąc, trącał struny. Spytałem go, co takiego wziął, a on posłał mi tylko znaczące spojrzenie i sztywnym krokiem poszedł do wolnej sypialni, którą wykorzystywaliśmy jako studio. Usłyszałem szuranie i krzątaniny. Wszedłem więc do pokoju i zobaczyłem, że wyciąga kable z tyłu panelu rozdzielczego. — Co ty robisz? — To, co powinienem zrobić wiele lat temu. Wszystko pójdzie do śmietnika. — Carter, jesteś nastukany. — Co ci do tego? Wymachiwał właśnie urządzeniem, które należało akurat do mnie. Drogim, cyfrowym dilejem, trzymając w drugiej ręce kasetkę ze stali szczotkowanej. — Carter, proszę, zniszczysz go sarkastycznie wydał wargę, ja następnie podszedł do okna i go wyrzucił. Słyszałem, jak rozbija się na chodniku. Byliśmy na pierwszym piętrze, ktoś mógł być na dole. Zauważyłem, że mój oddech staje się nieregularny. Zwróciłem uwagę, że ktoś mógł tamtędy przechodzić. Nie bądź taką cipką, zatrwił. To tylko przedmiot. Starałem się zachować spokój. Całymi dniami pracowałem głównie za napiwki. Zbierałem na ten sprzęt. Ktoś mógł zginąć. Bez przerwy pracowałem za napiwki, które odkładałem. Ktoś mógł zginąć i rzuciłem się na niego. Moje dłonie gorączkowo szukały jego gardła. W tamtej chwili chciałem go zabić. Chciałem zeskrobać tej jego urodę i urok osobisty, odsłaniając skrywany pod spodem szkielet z pieniędzy. O karterze zawsze mówiono jako o kimś, kto imponuje posturą. To kwestia siły psychologicznej, jaką posiadał. W rzeczywistości był drobnej budowy. Kiedy wychodził z prysznicy albo kiedy spał, wyglądał na biedną chudzinę, zagubionego chłoptasia. Siła ataku zwaliła go z nóg. Jego blond loki rozsypały się na kanapie, a szeroko otwarte oczy przybrały wyraz zaskoczenia, jak z anime. Wydawało się, jakby nigdy wcześniej mnie nie widział. Przyglądałem się samemu sobie jak go duszę klęcząc mu na piersi czułem się tak jakbym wciągnął ketaminę i nagle dostał mnóstwo czasu czasu by zwrócić uwagę na pory na jego twarzy i dziurkę w prawym płatku małżowiny usznej z którego usunął ćwiek chciałem się do niego odezwać ale zaschło mi w ustach Lewe nozdrze obwiedzione miał osadem z białego proszku, łupieżem, z czegokolwiek, co tam wciągał, a ja powiedziałem: nie jestem człowiekiem agresywnym, choć nie wydaje mi się, żebym wymówił to nagłos. Potem przez wstrząsającą chwilę patrzyłem na siebie, jak leżę na kanapie, na moje własne szeroko otwarte z zaskoczenia oczy. Musiałem rozluźnić uścisk, ponieważ karter okręcił się i zepchnął mnie ramieniem na podłogę. Nie puściłem go jednak, trzymając nadal za koszulę, podczas gdy jego ręce znalazły się na moim gardle. Gdy przeturlaliśmy się na dywan, usłyszałem, jak pod moimi plecami trzaska mandolina. Oczywiście w jego zarzutach było trochę prawdy. W przeciwnym razie nie straciłbym nad sobą kontroli w tak katastrofalny sposób. Zawsze szanowałem przedmioty. Nie jako wyznacznik statusu czy coś w tym rodzaju. Nie odczuwam nadmiernej potrzeby, by mi zazdroszczono. Carter nigdy nie musiał wzdychać za czymkolwiek, za żadnym urządzeniem, zabawką czy instrumentem, czymś, co zwiększyłoby jego możliwości albo ułatwiłoby mu życie. Jeśli czegoś pragnął, klikał i przychodziło. Ja natomiast godzinami, dniami i tygodniami snułem marzenia o sprzęcie muzycznym, na który nie było mnie stać. Mandolina była piękna, ponieważ była użyteczna. Dźwięk jej pękania odebrał mojej napaści całą energię. Carter przełamał mój uścisk i usiadł na mnie okrakiem, przygniatając mi ręce kolanami. Potem zaczął walić mnie w twarz. Ludzie zawsze wyglądają na pobudzonych, gdy zachowują się brutalnie. Są zapamiętali, puszczają im hamulce. Poczułem smak krwi w ustach, i w tym stanie wstrząsu i pomieszania przyszło mi do głowy, że jeśli pozwolę mu pobić się do nieprzytomności, czy nawet na śmierć rozwiąże to wszystkie moje problemy. Łatwo byłoby zapaść się w ciemność, obserwując jego dziki wyraz twarzy. Nie tak to się jednak skończyło. Seta nie czekała wspaniała śmierć. Pozwoliłem, by moje ciało ogarnął bezład i zamknąłem oczy, ale ta rezygnacja musiała znudzić kartera, ponieważ przestał mnie bić i z powrotem usiadł na kanapie, dysząc ciężko i pocierając szyję. Przewróciłem się na brzuch z kaszlem. Mandolina była w dwóch kawałkach. Gryf ułamał się tuż pod główką. Co do kurwy, wychrypiał, co do kurwy nędzy. Nie powinieneś wszystkiego sprowadzać do pieniędzy. Odwal się ode mnie! Nie powinieneś, nie powinieneś tego robić innym. Jak tak bardzo ci zależy na tym głupim pudełku, kupię ci drugie. Jak sobie chcesz, mam to gdzieś. Kiedy obudziłem się następnego ranka, zorientowałem się, że zniknął. Sądziłem, że to koniec naszej przyjaźni. Myślałem, że wróci do domu i każe mi się wyprowadzić. Nic takiego jednak nie nastąpiło. miały dni i tygodnie. W stanie otępiałej depresji obsługiwałem klientów w delikatesach i składałem podania o pracę. Nie myślałem o robieniu muzyki. Czasem udaje się w takie miejsce, w którym nie ma żadnych znaczeń. Ziemia jest płaska. Jedno uczucie równa się drugiemu. Położenie ręki na czyjejś skórze czy włożenie jej w płomień świecy – bez różnicy. Kiedy jest szczególnie źle, przeradza się to w chorobę wzroku. Mogę wyglądać przez okno i widzieć jedynie pulpę, kształty i kolory, które w sumie nie składają się na nic. Widzialne fale świetlne o różnej długości. Mogę godzinami grać na komputerze albo oglądać porno w internecie. Jedzenie, gdy o nim pamiętam, nabiera w ustach smaku popiołu. Czekając, aż karter wróci i położy temu kres, biegałem przez labirynty z karabinem maszynowym. Masturbowałem się, równałem z ziemią miasta obcych i tak naprawdę myślałem tylko o tym, że przypaliłem sobie podniebienie i nie czuję smaku jedzenia. Któregoś wieczora po powrocie z pracy pośród kartonów po pizzy i brudnej bielizny na łóżku znalazłem nowiutki cyfrowy delay. Kiedy go zobaczyłem w idealnym stanie, w termokurczliwej folii, z podniecenia dostałem drgawek. Zostało mi wybaczone. Chodząc wieczorami po mieszkaniu, obrzucałem kartera strasznymi, złośliwymi wyzwiskami, które miały w zamierzeniu go odtrącić. Ale teraz był już w domu, a ja uzyskałem przebaczenie i świętowałem swoim tańcem pojebańcem z jedną ręką w powietrzu i drugą na wszywanym pasku spodni dresowych, które groziły opadnięciem. Gdy się pozbierałem, przeleciałem przez mieszkanie, sprzątając okolice sofy, na której spędzałem większość czasu, zbierając butelki po napojach i wysypując zawartość kilku prowizorycznych popielniczek, talerzy, puszek, małej plastikowej butelki do torby po zakupach. Wziąłem prysznic i obejrzałem się dokładnie w lustrze. Kiedy wciągnąłem brzuch między sterczącymi kośćmi biodrowymi utworzyła się wklęsłość. Mogłem policzyć żebra. Zastanawiałem się, czy karter zauważy. Pozmywałem naczynia i właśnie myłem podłogę, gdy wparował z jointem w kąciku ust. Zatrzymał się u kumpli w Kalifornii i paraszkował. Wydaje mi się, że to właściwe słowo. Na głowie miał kapelusz z szerokim rondem, na obu dłoniach srebrne pierścienie, a poza tym był w wojskowej kurtce i klasycznych tenisówkach Nike. Żadnej z tych rzeczy wcześniej nie widziałem. Cały czas w Kalifornii musiał poświęcić na kupowanie kapeluszy, kurtek, tenisówek i pierścieni. — Hej, bracie! — powiedział. — Wszystko dosko! Oparłem się od ruchowi, by go przytulić i wymodulowałem głos tak, by pasował do jego słów. Co jest? Wyrażam się w pełni. Kupiłem ci nowe pudełko. Widziałem. Dzięki, stary. Co do mandoliny, nie ma tematu. Zamówiłem drugą. I w ten sposób było pokłótni. Z karterem często tak się zdarzało. Za obopólną zgodą spuszczaliśmy na coś zasłonę milczenia i nigdy już o tym nie mówiliśmy. Tego samego wieczora spytał, czy chce się z nim przenieść do Nowego Jorku. Nie mogłem w to uwierzyć. Rzeczywistość uległa inwersji byłem tak bardzo zrozpaczony, a teraz miałem zamieszkać w Nowym Jorku z Carterem. Stałem się jednym z pomazańców pana. Runda koncertów, klubów i imprez. Imprezy w barach, podziemiach, na dachach w środku miasta, w magazynach w buszwiku, w których woda spływa po ścianach. Ja w centrum tego wszystkiego zapraszany gestem za aksamitny sznur, witany skinieniem, opaska na nadgarstek, bony na drinki, kreska koki. Jeździliśmy rowerami na Coney Island, odjeżdżaliśmy na chińskiej chemii w Prospect Park. Teraz wydaje się absurdalne, że mieliśmy tyle czasu do roztrwonienia. Mogłem wyjść po kawę i szwendać się po sklepach z płytami przez cały dzień. Bogaci młodzi ludzie zostali zwykle nauczeni przez rodziców lub za sprawą gorzkich doświadczeń życiowych, że pewne rzeczy mogą stanowić przeszkodę w tworzeniu więzi. Pewne rzeczy to eufemistyczne określenie pieniędzy. Carter nie znosił, gdy się o tym wspominało. Jedna luźna uwaga mogła zakończyć rozmowę. Po prostu odwracał się napięcie i wychodził. Kiedy przenieśliśmy się do Nowego Jorku wobec dobrodziejstw, które na mnie spadły, przybrałem postawę religijną. Skłoń głowę, Otwórz dłonie, podziękuj w milczeniu. Pieniądze były niewidzialnym wspomagaczem kartera, przyjaznym duszkiem, który sprawiał, że w tle coś się wydarza, samochody przyjeżdżały, rachunki w restauracjach były opłacane. Gdy przychodziła pora, by zmienić otoczenie za sprawą pieniędzy, miasto przemieniało się w plażę albo hotelik w górach. Rzecz tkwiła w tym, by nigdy nie zwracać uwagi na to, że coś takiego się dzieje. Ponieważ nie byłem w stanie dojść, jak to się stało, że tutaj jestem, dlaczego to ja, a nie jakiś inżynier studyjny, zostałem wiernym giermkiem Cartera? Nic z tego nie wydawało się rzeczywiste. Wszystko to była iluzja, czerwony pył, badziewie, zjawiające się w pudełkach Fedeksu. Kiedy Carter postanowił, że urządzimy studio nagrań, ono po prostu powstało. Pewnego dnia wszedł do mojego pokoju, trzymając klucze do położonego nad wodą budynku w Williamsburgu. Pojechaliśmy rowerami i studio tam było. Wykonawcy już pracowali, montowali izolację akustyczną i stawiali ścianki działowe. Wyposażenie było wspaniałe. Nic nowego, wszystko z historią. Wszystko przynajmniej czterdziestoletnie. Wzmacniacze lampowe, przestery z lat sześćdziesiątych i stół, który, jak poświadczono, był kiedyś zamontowany w Fame Studios w Muscle Shoals. Wokale szły przez parę mikrofonów AKG C12 z lat 50., która kosztowała 50 tysięcy dolarów. Gdy zakończono pracę, podłączyliśmy się do prądu i zaczęliśmy szukać klientów. Sześć miesięcy po skończeniu koledżu, a ja byłem w Nowym Jorku i prowadziłem studio. Ja pierdolę. Carter miał dokładne wyobrażenie, co chce robić. Reklamowaliśmy się jako rękodzielnicy dźwięku, analogowi rzemieślnicy. Oferowaliśmy nawet nagrania na taśmie ćwierćcalowej, jeśli tego pragnął klient. Carter znał miejsce, gdzie można było tłoczyć z nich płyty, więc byliśmy w stanie rejestrować i wydawać na winylach nową muzykę, która na żadnym etapie produkcji nie była poddana cyfrowej obróbce. Dawne stereofoniczne brzmienie dla waszmości. Wnić, waść, czym chata! Carter ściął dredy i zaczął nosić się tak, jakby był 1849 rok, a on wybierał się na zachód, żeby wypłukiwać złoto. Nie był odosobniony. W tamtym czasie na Bedford Avenue roiło się od włóczęgów, ludzi gór i pocztylionów Pony Express. Byli naszymi pierwszymi klientami, pionierami i rewolwerowcami, którzy garbili się nad perkusją, regulowali pedały gitarowe. Stopniowo zdałem sobie sprawę, że wcale nie chcą wskrzesić XIX wieku, tylko westernowy renesans lat sześćdziesiątych. Ich dziewczyny nosiły poncza i kapelusze z opadającym rondem i wszyscy fotografowali się nawzajem przy użyciu filtrów rodem z dawnych czasów. Psepi i wyblakłej żółci. Jeśli chodzi o gust muzyczny, Carter przeniósł się w okolicy lat pięćdziesiątych do jakiejś houstonowskiej piwnicy z Lightin Hopkinsem śpiewającym przez wzmacniacz gitarowy. Wtedy chciał, żeby właśnie tak wszystko brzmiało. Przytłumione, buczące i surowe. Jedną piosenkę, Black Cat Bone, puszczał bez przerwy. Brzmiała okropnie, jakby nagrano ją w trumnie. Dla niego stanowiła jednak szczyt dźwiękowej doskonałości. Jego kolekcjonowanie płyt osiągnęło nowy poziom powagi. Jeśli przegrał aukcję, wrzeszczam na monitor. Wieczory spędzaliśmy waląc kolejki i wciągając kreski na ławie, a Carter opowiadał mi, jak bardzo potrzebuje takiego, a takiego nagrania. Że nigdy nie pojmę, ja, Spok, blaszany drwal i tak dalej, emocjonalnego ciężaru jego straty. Tymczasem zaczęliśmy się skupiać na produkcji dźwięku. Te organy to klaśnięcie, gitara do studnia, a surowy, matowy głos na pierwszy plan. Dodaj trochę trzasków, wrażenie igły, przebijającej się przez szum, cofnij to wszystko w czasie. Kapele rokowe nas uwielbiały. Zrobiliśmy nagranie z jakimiś pankowymi laskami z Los Angeles, które były fankami bandów z Detroit z lat 60. Bójne czupryny i marynarskie tatuaże. Cały ten kram. Rozdmuchaliśmy ich harmonię w wyniosły melodramat, spryskaliśmy przesterem i wytłoczyliśmy na różowym winylu. Wyprzedało się w tydzień. Potem internet zwrócił na nas uwagę i popularna brytyjska kapela zatrudniła nas do pracy nad kilkoma albumowymi kawałkami. Nie cierpiałem ich muzyki i całych tych ćpuńskich bzdur, tego trubadurowania w stylu stonsów, które jej towarzyszyło, lecz to była okazja i postaraliśmy się jej nie spieprzyć. Współczesność jest nudna, ale dodaj pogłos, a usłyszysz, jak czas odwraca bieg, ześlizgując się w przeszłość, w echo i nieszczęście. To zwykle sztuczka, jedynie sprytna technika, chyba że jest inaczej. Dwadzieścia lat wstecz, trzydzieści lat wstecz. Dystans może wywoływać tęsknotę, może otworzyć wyrwę, w którą wszystko musi wpaść. Kiedy brytole usłyszeli, co zrobiliśmy z ich zupełnie przeciętnymi trzyakordowymi piosenkami, nie posiadali się z radości. Dzięki wam, brzmi niesamowicie! powiedział wokalista z nosowym londyńskim przeciąganiem samogłosek, jak Skip James. Studio można wykorzystywać na różne sposoby. Można robić rzeczy, które otwierają w umyśle nieprawdopodobne przestrzenie. Można zabrać słuchacza w miejsce, które nie istnieje, które nie mogłoby istnieć. Można zaprowadzić go do pokoju niemożliwości.